Witam na trzeciej części szóstego wykładu z algorytmów i struktur danych Akademii Programowania UMCS. Tym razem powiemy coś o kompresji danych. Oczywiście w sposób zachłanny. No dobra. Jak wiemy, każdemu znakowi na komputerze odpowiada pewien ciąg zer i jedynek. W kodowaniu ASCII kiedyś używanym Każdemu znakowi odpowiadała taka sama liczba bitów. Ale tak nie musi być. Jeżeli chcemy, żeby kodowanie jakiegoś ciągu znaków zajmowało najmniej jak to możliwe miejsca, to znaki częściej występujące powinny mieć krótsze kody. A znaki rzadziej występujące mogą mieć dłuższe kody. Pytanie: jak zrobić tak? żeby mimo różnej długości kodów nie mieć problemów z odczytaniem pliku zapisanego przy użyciu takiego kodowania, żebyśmy nie mieli wątpliwości, który fragment tego pliku koduje który znak. Rozwiązanie jest proste. Wystarczy, żeby kod żadnego spośród znaków nie był prefiksem kodu innego znaku. Prefiksu, czyli yy, początkowej części kodu. Tak, czyli jeżeli zapewnimy, że kod żadnego znaku nie, nie jest początkiem kodu innego znaku, to to wystarczy, żeby potem być w stanie odkodować plik zapisany przy użyciu takiego kodowania. Jeżeli popatrzymy się na kodowanie przy pomocy stałej długości kodów, to ono w naturalny sposób spełnia tą własność. Ponieważ wszystkie kody mają tą samą długość i są różne, to żaden z nich nie jest prefiksem innego. Ale, nie, ale kody nie muszą mieć tej samej długości, żeby spełniać ten warunek. Wystarczy, że dadzą się opisać przy pomocy binarnego drzewka w następujący sposób. Jest to drzewo, w którym kodowane znaki stanowią liście. Natomiast kody odpowiadają ścieżkom od korzenia do poszczególnych liści. Jeżeli na ścieżce od korzenia do liścia, do pewnego znaku, idziemy od ojca do lewego syna, to znaczy, że na odpowiednim miejscu w tym kodzie znajduje się 0. Natomiast jeżeli idziemy od ojca do prawego syna, to znaczy, że w odpowiednim miejscu w tym kodzie znajduje się jedynka. W ten sposób, widząc kształt ścieżki od korzenia do liścia odpowiadającego jakiemuś znakowi, możemy odczytać, jaki jest kod danego znaku. Przyjrzyjmy się następującemu drzewu kodowania. Jak mówiłem wcześniej, kody poszczególnych liści generujemy idąc ścieżką z korzenia do tego liścia. Dlatego kod znaku A to jest po prostu 0. Tak, ponieważ idąc korzenia do wierzchołka przechowującego A idziemy tylko pojedynczą krawędzią, na której jest 0. To oznacza, że kod znaku A to 0. Kod znaku B to. No, oczywiście 1,0. Dlaczego? Ponieważ najpierw idąc z korzenia do liścia B, najpierw idziemy z korzenia do jego prawego syna, to oznacza, że pierwszy, kod, pierwszy bit naszego kodu to 1, po czym idziemy w lewo, a to oznacza, że drugi bit jest 0. To oznacza, że cały kod to 1,0. No teraz już wszyscy, mam nadzieję, widzą, że kod znaku C to 11, tak? gdyż idąc z korzenia do liścia przechowującego znak C, dwukrotnie idziemy w prawo, czyli wybieramy prawego syna, to oznacza, że kod składa się z dwóch jedynek. No dobra, to jak zbudować takie drzewo? Zbudować w taki sposób, żeby zakodować jakiś plik, przy minimalnej możliwej liczbie zer i jedynek. Będziemy to robili w następujący sposób. Przede wszystkim będziemy potrzebowali statystyk występowania poszczególnych znaków w pliku. Inaczej dla każdego znaku będziemy potrzebowali prawdopodobieństwa, że losowy znak z danego pliku jest właśnie tym znakiem. Mając takie prawdopodobieństwa będziemy w stanie zbudować drzewo optymalnego kodowania. Czyli kodowania, które daje najkrótszy możliwy wynikowy plik. Jak będziemy to robić? Nasz algorytm będzie budował nasze drzewo kodowania jakby od dołu. W kolejnych krokach będzie tworzył kolejne poddrzewa, których łączenie na samym końcu w efekcie da nam całe drzewo kodowania. Wystartujemy od liści, czyli węzłów przechowujących znaki w naszym alfabecie. Każdemu takiemu węzłowi odpowiada prawdopodobieństwo wystąpienia tego znaku. Każdy taki węzeł możemy traktować oczywiście jako proste drzewo. W kolejnych krokach algorytmu będziemy łączyć drzewa z, na, z, la, z przechowywanego lasu. Łącząc dwa drzewa uzyskamy nowe, większe drzewo, którego do którego przypiszemy prawdopodobieństwo równe sumie prawdopodobieństw występowania znaków znajdujących się w liściach tego drzewa. Łącząc te drzewa, jak już powiedziałem, na końcu dostaniemy drzewo kodowania. No dobra, to jak łączyć? Według jakich zasad mamy łączyć te drzewa, żeby na końcu uzyskać no, nasze optymalne kodowanie? Zasada jest prosta i tu właśnie kryje się zachłanność naszego algorytmu. Łączymy dwa takie drzewa, dla których suma prawdopodobieństw wystąpień znaków znajdujących się w liściach tych drzew jest minimalna, jest najmniejsza. Spośród drzew występujących, znajdujących się w danym momencie w lesie. Czyli wybieramy takie dwa drzewa, łączymy je, powstaje nam nowe drzewo i tak dalej. Tak? I, i, I postępujemy tak dalej. Na końcu dostajemy wynikowe kodowanie. Myślę, że łatwiej będzie Wam zrozumieć ten algorytm, jeżeli zobaczycie przykład jego działania. Na slajdzie widzimy początkowy stan działania algorytmu. Las przechowywany przez nas algorytm, składa się z drzew odpowiadających poszczególnym liściom, czyli drzewa jakie mamy w naszym lesie są bardzo proste, bo to są pojedyncze węzły, w których są wszystkie znaki z naszego alfabetu. W pierwszym kroku algorytmu wybieramy drzewa, które przechowują znaki o minimalnej sumie prawdopodobieństw wystąpień. W naszym przypadku są to drzewa przechowujące znak B, C i E, obojętne które wybierzemy z tych, z tych trzech. Wybieramy pierwsze z brzegu, czyli B i C, i łączymy je w jedno drzewo. Teraz mamy nowe drzewo, które jest, zostało stworzone z tych dwóch węzłów, czyli stworzyliśmy nowy wierzchołek, który jest wspólnym ojcem B i C. W tym wierzchołku zapisujemy sumaryczną Suma, sumę prawdopodobieństw B i C. I znowu, wybieramy drzewa o najmniejszych prawdopodobieństwach przechowywanych w korzeniach. Tym razem są to E i A. Łączymy je w jedno drzewo i w korzeniu tego drzewa zapisujemy 0,25, czyli sumę prawdopodobieństw wystąpienia A i E. Znowu wybieramy drzewa o najmniejszych prawdopodobieństwach przechowanych w korzeniach. Teraz są to nasze dwa największe drzewa, ale mimo tego, że one są największe, bo zawierają po trzy węzły, to sumy prawdopodobieństw w ich liściach i tak są niższe niż prawdopodobieństwo wystąpienia znaku D. A więc te dwa drzewa mamy połączyć ze sobą. Znowu wybieramy drzewa o najmniejszych prawdopodobieństwach, przechowywanych w korzeniach, ale teraz jest to bardzo łatwe, bo mamy tylko dwa drzewa, więc nie ma z czego wybierać. Te drzewa łączymy i w ten sposób dostajemy gotowe drzewo kodowania. Teraz znak y, A ma kod. Chwilę na zastanowienie. Oczywiście ma kod 000, ponieważ żeby dojść z korzenia do liścia przechowującego znak A, trzy razy musimy pójść w lewo, czyli trzy razy do naszego kodu wstawiamy 0. Znak B ma kod, oczywiście ma kod 010, ponieważ najpierw musimy pójść w lewo, potem w prawo, a potem znowu w lewo. Kod Znaku C to 0, 1, 1. Bo najpierw idziemy w lewo, a potem dwa razy w prawo. Kod znaku D jest bardzo krótki, to jest po prostu 1. Wynika to z tego, że znak d wystąpienie znaku D jest bardziej prawdopodobne niż wystąpienie któregokolwiek z pozostałych znaków. Znak E ma kod 0, 0, 1. Mam nadzieję, że teraz jest dla Was jasne, jak działa ten algorytm. Pytanie, jaką ma złożoność? Co w nim robimy? No, wybieramy jakieś drzewa z lasu i je łączymy. Ile razy to robimy? N-1, gdzie n jest liczbą liści, czyli liczbą znaków w naszym alfabecie. Ile czasu zajmie nam wybór tych podrzew? Gdybyśmy zaimplementowali to naiwnie i po prostu przeglądali listę poddrzew, listę drzew w lesie, to za pierwszym razem to byłoby n, potem n-1, n-2. W efekcie dostalibyśmy algorytm działający w czasie kwadratowym, o dużo od n kwadrat. Ale możemy to zrobić sprytniej. Możemy użyć kolejki priorytetowej. Jak wiemy, można zaimplementować kolejkę predytową tak, żeby dodawanie i usuwanie elementów z niej działało w czasie logarytmicznym, a sprawdzanie, który element jest pierwszy w kolejce, dało się zrobić w czasie stałym. Jeżeli użyjemy takiej implementacji kolejki, to wybranie dwóch drzew o najmniejszej sumie prawdopodobieństw wystąpienia liści w tekście. No, będziemy mogli to zrobić w czasie stałym, usunąć z kolejki w czasie logarytmicznym, po czym wstawić do kolejki drzewo powstałe z połączenia tych dwóch drzew znowu w czasie logarytmicznym. To oznacza, że n-1 razy wykonamy operację, która da się zrobić w czasie o duże od logarytm n. A to oznacza, że cały nasz algorytm będzie działał w czasie o duże od n logarytm z n. No dobra. Ale jak tego użyć do kompresji? Mamy jakiś plik. I jak użyć kodowania Hoffmana do skompresowania tego pliku. Ja tu mówiłem o jakichś znakach, a przecież w plikach binarnych no nie ma takich znaków. Tak, są zera i jedynki. No, ale każdy ciąg zer jedynek możemy potraktować, każdy bajt możemy potraktować jako znak. Możemy policzyć wystąpienia różnych wartości bajtów w pliku, stworzyć statystyki, stworzyć kodowanie i używając tego kodowania przepisać plik na nowo. Taki plik. Ma szansę być znacznie mniejszy od pliku, od którego, z którego wystartowaliśmy. Problem jest taki, że żeby zdekompresować taki plik, to po, potrzebujemy znać tabelę kodowania. Ale to nie jest problem. Możemy ją, tabelę kodowania możemy dorzucić do naszego skompresowanego pliku. Jest duża szansa, że mimo tego ten plik i tak będzie znacznie krótszy niż plik, od którego wystartowaliśmy, niż plik przed kompresją. Jest też metoda, która pozwala nie dołączać tabeli kodowania do, pliku, do skompresowanego pliku. Możemy to zrobić w ten sposób, że zaczynając kodowanie pliku, kompresję pliku, Używamy jakichś domyślnych statystyk. Na przykład zakładamy, że wszystkie znaki występują tak samo często. Po czym modyfikujemy te statystyki wraz z czytaniem pliku. To oznacza, że pierwszy znak kodujemy tak, jakby wszystkie znaki występowały tak samo często. Drugi znak kodujemy używając kodowania uwzględniającego to, jaki był pierwszy znak. Trzeci znak kodujemy, używając na nowo stworzonego kodowania, biorącego pod uwagę to, jaki był pierwszy, jaki był drugi znak. I tak dalej. W takim rozwiązaniu, w każdym kroku, czyli każdy znak, kodujemy, używając innego kodowania. Ma to jednak tą zaletę, że dekodując, my możemy od razu odtwarzać. Tabele kodowania czy drzewa kodowania użyte do zakodowania kolejnego znaku w tekście. No bo potrafimy zdekodować pierwszy znak, bo on został zakodowany przy użyciu kodowania, w którym każdy znak jest tak samo prawdopodobny. A jak już zdekodujemy pierwszy znak, to wiemy, jakiego kodowania użył, użył algorytm kompresujący do zakodowania drugiego znaku. Jak zdekodujemy drugi znak to znamy kodowanie użyte do zakodowania trzeciego znaku. I tak dalej. Taka metoda być może jest ciut gorsza, bo nie używa od razu pełnej wiedzy o pliku, ale jeżeli plik jest duży i w miarę jednorodny, to ta różnica nie będzie duża. Natomiast dzięki. W tej metodzie nie musimy dołączać tabeli kodowania na początku kompresowanego pliku. Możemy też próbować polepszyć stopień kompresji, zwiększając długość znaku. Bo nie musimy traktować pojedynczych bajtów jako znaków. Równie dobrze naszymi znakami mogą być pary bajtów, trójki bajtów. W takiej sytuacji możemy wykorzystać w kodowaniu pewne dodatkowe. Informację, na przykład taką, że w języku polskim po literce R często występuje literka Z. A dwie literki R obok siebie już nie występują tak często. No dobrze, to jest wszystko, co chciałem powiedzieć Wam w tej części. Mam nadzieję, że Wam się podobało. W następnej części poznamy naprawdę trudny algorytm. Dziękuję.